7 maja wspominamy błogosławioną Gizelę, Ksenię. Gizela Bawarska urodziła się w roku 985 w okolicach Ratyzbony. Jej ojcem był Henryk II, książę bawarski, a matką Gizela Burgundzka. Była siostrą cesarza świętego Henryka II. W dzieciństwie była prawdopodobnie uczennicą świętego Wolfganga z Regensburga, który wcześniej był misjonarzem na terenie Węgier i miał namawiać Gizelę do wyjazdu na dwór w Ostrzychomiu, by przypieczętować pokój między Niemcami i Węgrami. Miała zaledwie 10 lat, kiedy ówczesnym zwyczajem została zaręczona ze świętym Stefanem, późniejszym królem Węgier. Ślub odbył się nieco później, w roku 1000 lub nieco wcześniej. Orędownikiem tego małżeństwa był ponadto święty Wojciech, który, jak podaje tradycja, ochrzcił lub bierzmował świętego Stefana. W tym świętym małżeństwie urodziło się prawdopodobnie 4 dzieci, z których 2 zmarło zaraz po urodzeniu. Znamy imiona 2 synów, Otto i Erik, który zmarł wcześniej na skutek ran odniesionych podczas polowania na dziki. Obaj z ojcem zostali kanonizowani. Według świadectw kronik, Gizela była nie tylko kochaną małżonką świętego Stefana, ale także mądrą współrządzącą państwem, które dopiero co dźwignęło się z pogaństwa. Korzystając z tego, że święty małżonek zajęty sprawami politycznymi dał jej wolną rękę w czynieniu dobra, była szczodra w rozdawaniu jałmużny i ofiar na cele kościelne. Ufundowała kilka klasztorów i kościołów, przez co wielce się przyczyniła utrwaleniu chrześcijaństwa na ziemi węgierskiej. Jej staraniom przypisuje się wystawienie katedry Werszprem. Uposażyła również wiele kościołów, sprzęty i paramenty liturgiczne. Po śmierci świętego Stefana w roku 1038 Gizela musiała przyjąć cały szereg udręk i prześladowań ze strony pretendentów do tronu, którzy chcieli przywrócić na Węgrzech pogaństwo. Przy pomocy brata Henryka II powróciła w roku 1045 do Niemiec, do Niderburga, gdzie wstąpiła do benedyktynek, by tam dopełnić lat swojego życia. Zmarła jako ksieni tego opactwa w 75 roku życia, w roku 1060. Zachował się do dziś jej oryginalny grobowiec z XI stulecia. Błogosławioną została ogłoszona przez papieża Pawła VI w roku 1975. W ikonografii błogosławiona Gizela przedstawiana jest jako królowa w koronie. Jej atrybutami są model kościoła i różaniec. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławioną Gizelę do szukania na tym świecie Twojego królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jej modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.